Jakiś czas temu wspominałem wam... Marzę o tym, że jeżeli kupię sobie nowe pióro, to chciałbym, żeby to było pióro, które na przykład kupię w podróży. Takim idealnym scenariuszem byłoby to, że lecę do Japonii, odkrywam ten kraj i kupuję sobie piękne pióro, na przykład jedno z tych, które pokazywałem wam wcześniej na filmiku, jako taką pamiątkę, która zostanie ze mną. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że do Japonii się wybieram i to musiało się tak skończyć. Nie kupiłem pióra, o którym wspominałem w filmiku, czyli jednego z tych malowanych piór, ponieważ szczerze mówiąc ich jakość nie była porywająca, to były bardzo zwykłe pióra, tylko po prostu ładnie pomalowane. Natomiast zdecydowałem się na to pióro, to jest Pilot Custom 823 i naprawdę myślę, że to jest pióro idealne i kończy mój quest poszukiwania doskonałego pióra, bo to naprawdę jest pióro, które zostanie już ze mną na lata, bo jest po prostu doskonałe. I dzisiaj wam o nim opowiem, ale najpierw zabieram was na zakupy właśnie do Japonii, do Tokio, do sklepu, który jest rajem dla każdego, kto uwielbia pióra, papier, do Itoya. To jest takie królestwo, miejsce po prostu idealne, stworzone do tego, aby wybrać sobie doskonałe pióro. Ruszamy! To jest sklep papierniczy, tak bardzo porywający temat, ale znacie moją słabość do piór. No więc w Itoi widziałem, że mogą znajdować się piloty, których poszukuję, w sensie pióra. Więc oglądamy i szukamy. Wydaje mi się, że to jest taki tutejszy, ichniejszy Empik, tylko level up powiedzmy, bo jakość tych artykułów papierniczych jest super, to widać na pierwszy rzut oka. Plus tłumy prawdziwe, więc to też chyba pokazuje słabość w Japonii do piór, do papieru. Kupiłem pióro, natomiast nie szalałem, więc kupiłem sobie Pilot Custom 823, miałem je kupić w Polsce. Zapłaciłem jakieś 30 tysięcy jenów za to pióro, czyli jakieś 1000 zł, więc nie mało, natomiast w Polsce musiałbym zapłacić za nie dużo, dużo więcej, plus mogłem sobie spokojnie przetestować różne typy stalówek, więc myślę, że spoko, chociaż na pewno najdroższe pióro, które mam, więc trzeba będzie się czegoś w związku z tym pozbyć, zostawiam sobie pewnie znowu jakieś jedno, dwa pióra. To pióro nie jest jakoś porywająco piękne. To w zasadzie zwykłe, czarne pióro ze złotymi akcentami. To o co je wyróżnia, to po pierwsze tak zwany workhorse, czyli po prostu wytrzymałe pióro, z którego można naprawdę długo, długo, długo korzystać. A co sprawia, że uważam, że to jest po prostu pióro idealne, przynajmniej dla mnie, dwa elementy. Po pierwsze stalówka, złota 14-karatowa stalówka. Tak jak wspomniałem, nie jest szczególnie piękna, natomiast jest ultra przyjemna w pisaniu, taka bardzo smooth, gładka, po prostu idealnie się tym piórem pisze. A po drugie, to co jest wspaniałe, to atrament. To znaczy cała ta przestrzeń to jest pojemnik na atrament. Zawsze to było dla mnie wkurzające w piórach, że cały czas trzeba było myśleć o tym, czy mam atrament. Trzeba bardzo często było dociągać atramentu do tych pojemniczków. Natomiast tutaj mieści się ta cała baryłka, to jest atrament
i po prostu to sprawia, że możesz zapomnieć o tym, że atrament się kończy. Oczywiście kończy się za jakiś czas, ale naprawdę wystarczy na bardzo, bardzo długo, co jest mega, mega po prostu użyteczne. Więc te dwa elementy, po pierwsze wspaniała stalówka, po drugie ogromna, ogromna pojemność atramentu sprawia, że uważam, że to jest pióro idealne i jak wspomniałem, nie chcę szukać innego, nie mam potrzeby, w ogóle straciłem potrzebę szukania pięknego pióra. Zawsze gdzieś to miałem z tyłu głowy i strasznie mnie dręczyło, że ciągle chcę kupić jakieś pióro. Problem rozwiązany. Pilot Custom 823. Taka ciekawostka, tym piórem pisze również Neil Gaiman. Let's see, what am I using right now? What have I got in here? I've got, so, this one here is a Pilot. You know, I use Pilot 823s for signing. And I actually now, I bought a Pilot 823 because it's just a fantastic signing pen. It's a workhorse, it keeps going. And I got one in 2012. You know, I did the numbers, and as far as I can tell, I have signed about 1.5 million signatures with that pen, which remained. I wydaje mi się, że jeszcze kilka razy mi się zdarzyło trafić na to pióro, gdy jakiś pisarz wspominał, jakim piórem się posługuje. Ale myślę, że to po prostu wynika właśnie z tego, że to jest workhorse i można tym pisać i pisać i pisać nieskończono. Spoko to stosunek jakości do ceny, bo naprawdę doskonałe doświadczenie pisania, świetna właśnie pojemność i to jest poziom cenowy na poziomie 1000 zł w Japonii. W Polsce to pióro niestety jest niedostępne, Pilot go nie sprzedaje. Co ciekawe, spotkałem się z kimś w siedzibie Pilota w Tokio. To jest inna historia generalnie, ale zapytałem go, dlaczego nie sprzedają tego pióra w Polsce i powiedział mi, że uważają, że aby sprzedawać takiej wysokiej jakości pióra, musieliby mieć na miejscu też odpowiedni serwis. A jako, że nie mają takiego serwisu, to nie kierują tych piór na polski rynek. Oczywiście nie chodzi tylko o polski rynek. To pióro jest dostępne w Japonii, jest dostępne w Stanach. Pióro to działa w oparciu o mechanizm próżniowy. To nie jest częsty mechanizm w piórach, jeśli się dobrze orientuję. Pokażę Wam, jak działa. Generalnie, jak wspomniałem, jak szczykawka, więc odkręcamy końcówkę. Następnie tłoczek do końca. W środku jest ciągle atrament, więc nie chcę się go pozbyć, bo pewnie by mi wystrzelił. No i teraz wrzucamy go do atramentu. Yeah, to wszystko. No i to wszystko. W zasadzie piórem można pisać przez wiele, 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 wiele dni. To też jest dodatkowa wartość. Myślę, że tego pióra jest bardzo czyste. Jak widzicie, nie trzeba się bardzo mocno paćkać z atramentem. Krótka piłka. Pióro jest napełnione i naprawdę gotowe do pisania jeszcze bardzo długo. Także Pilot Custom szczerze polecam, jeśli szukacie pióra doskonałego.